Sektor Śląska. Sektor Śląska. Witam w 141 odcinku podcastu Sektor Śląska, w którym podsumujemy sobie poniedziałkowe derby Dolnego Śląska, niestety przegrane przez ekipę Śląska Wrocław aż 0-3. O meczu z Zagłębiem Lubin porozmawiam dziś z moimi dwoma redakcyjnymi kolegami, Adamem Mokrzyckim. Witam serdecznie. Oraz Szymonem Bedą. Cześć, witajcie. Tak, a ja nazywam się Marcin Sapun i poprowadzę dzisiejszą rozmowę, która będzie już w najbliższy dzień od godziny 7 dostępna na naszym kanale YouTube'owym, kanale Śląsk.netu. Oczywiście zachęcam do zadawania nam pytań czy też komentarzy w tej sekcji przeznaczonej do tego. Jeśli będziecie mieli też ochotę zabrać głos, jest ikonka mikrofonu, z której możecie użyć, no i w tym samym połączyć się tutaj z nami wirtualnie i też porozmawiać, jakieś swoje przemyślenia przetestować. Tak jak mówiłem na wstępie, porozmawiamy sobie o meczu derbowym. Śląsk ten mecz zaczął fatalnie wręcz, bo od straconej bramki już w pierwszej minucie. Pomimo tego, że do końca spotkania było jeszcze 90 minut, no to podopiecznym Jacka Magiery nie udało się odwrócić losów tego spotkania, chociaż nawet zdobyć jednego punktu. Jeden oddany celny strzał w meczu dopiero w doliczonym czasie gry drugiej części spotkania to zbyt mało, żeby mówić o jakichś większych pozytywach w tym meczu. I tradycyjnie oczywiście zacznijmy sobie od takich podsumowań, więc Szymon, pytanie do ciebie pierwsze, jak ty byś tak ogólnie, jak tak na takich konferencjach prasowych to ma miejsce, jak byś podsumował to spotkanie poniedziałkowe? Ciężko jest to jakoś podsumować, powiedząc coś innego, że to był, nie wiem, wstyd, kompromitacja. To był mecz derbowy. Może zabraknąć drużynie, nie wiem, umiejętności, może coś taktycznie pójść nie tak, ale w takim meczu ja oczekuję, albo chociaż się spodziewam, że będzie ogień, tak, na boisku. Tak jak wspomniałeś, był jeden celny strzał. Jeden. No, odwimy. I to był strzał w samej końcówce meczu, tak? Gdy już przegrywasz 3-0. Mniej przebiegniętych kilometrów, dziwne zagrania, brak jakiegokolwiek zaangażowania. No przeszli obok meczu po prostu i to szkoda, że akurat przeszli obok derbowego meczu, tak? No bo kibicowsko naprawdę było super. Z tego co kojarzę, to chyba nawet komplet z naszej strony. No i tutaj niestety piłkarze nie dojechali. Pytanie, czy to jest kwestia mentalna, przygotowania. Nie wiem, co tam nie zagrało, no ale no bardzo słaby mecz, tak? Ja w tym sezonie było kilka słabszych, no ale tutaj no ewidentnie zabrakło po prostu wszystkiego. Okej, Adam, ty oglądałeś ten mecz z poziomu telewizora, i więc chciałbym też ciebie zapytać o taką krótkie podsumowanie tego meczu. No niestety, oglądałem ten mecz. No będę miał tutaj bardzo podobne zdanie jak Szymon, bo ciężko mówić o postawie podopiecznych Jacka Magiery cokolwiek pozytywnego, oglądając taką padakę z ich strony, no bo inaczej tego nazwać nie można. Można tutaj jakoś mówić merytorycznie, ale no to po prostu, tak jak Szymon powiedział, było przejście obok meczu, brak jakiegokolwiek zaangażowania. Też nie mam pojęcia, co piłkarze Śląska mieli w głowach, przygotowując się do tego spotkania i wychodząc na boisko, skoro na kulisach oficjalnej strony Śląska Wrocław można było ujrzeć, że w szatni mieli kartki przygotowane z cechami poszczególnych graczy Zagłębia, między innymi przy Mateuszu Wdowiaku było napisane, że ścina z piłką do środka, no i ściął z piłką do środka, strzelił po takiej akcji gola na 2-0. Mateusz Żukowski, który całkowicie odpuścił tego zawodnika, a był to jego zawodnik, bo zbiegał z lewej flanki, jeśli chodzi o Zagłębie, czyli ten sektor, który musi pilnować prawy obrońca. Pomocnicy też bardzo biernie przy tej akcji, no i w całym spotkaniu bardzo głupie błędy indywidualne, zlepka indywidualnych popisów w cudzysłowie, bo te popisy były bardzo negatywne. Mam w głowie też taką sytuację, kiedy Simeon Petrow
No nie odgrywał piłki do Rafała Leszczyńskiego, mimo że powinien to zrobić, ale no i wdał się w niepotrzebny dribbling, chociaż ciężko to nazwać próbą dribblingu, stracił piłkę, zarobił żółtą kartkę, no i to było naprawdę chyba, to chyba była kwintesencja całego występu Śląska, jeśli chodzi o niezrozumiałe decyzje i wykonanie tych niezrozumiałych decyzji. No i chyba tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten mecz. No i tutaj piłkarze Śląska muszą się wziąć w garść, bo liczba też przebiegniętych kilometrów nawet nie było 100 kilometrów w całym spotkaniu, a graliśmy prawie 120 minut, mecz trwał prawie 120 minut, to 98 kilometrów przebiegniętych, jest to najmniej spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy ze wszystkiego sezonu i nawet Lech Poznań osiągnął lepszy wynik kilometrowy w tym ostatnim meczu przeciwko Puszczy Niepołomice, kiedy grali w dziesiątkę przez praktycznie cały mecz, bo tam Gurgul otrzymał czerwony kartonik w okolicach 20 minuty. Żenada. Tak, już poruszyłeś ten wątek przygotowania motorycznego do tego meczu i przy okazji oczywiście przebiegniętych kilometrów. Chciałem to zostawić troszeczkę na później naszej rozmowy, natomiast jak już ten wątek został przez ciebie, Adam, poruszony, to do Szymona mam pytanie właśnie w związku z tym. Wcześniejsze mecze Śląska w lidze czy też w Pucharze Polski napawały jakimś optymizmem oczywiście, bo mamy tutaj bardzo dobry mecz z Rakowem Częstochowa, który graliśmy jak równy z równym z byłymi mistrzami Polski. Później mecz w Radomiu, który no co prawda nie zaczął się on zbyt dobrze dla Śląska, natomiast ta końcówka pierwszej części spotkania i cała druga połowa to już była wręcz dominacja zespołu Śląska-Wrocław. No i przychodzi nagle to derbowe spotkanie, w którym no to już to ty Szymon jak i Adam też poruszyliście, że Śląsk przeszedł obojętnie wobec tego meczu. Trochę dziwne, no bo jest to mecz derbowy, w którym powinno się przysłowiowo gryźć trawę. Sytuacja w tabeli pomimo tego, że Śląsk tam ciuła te punkty, nadal jest słaba, no bo to jest nadal ostatnie miejsce w tabeli i z 9 punktami. Śląsk jest jedyną osobą, która nie ma dwucyfrowej liczby punktów na koncie. No i mamy taki mecz, w którym wydaje się, że właśnie oglądając ten mecz z perspektywy telewiza, ale także kibica będącego na stadionie, czy też jak my na przykład na trybunie prasowej, no widzimy zupełnie dwie inne drużyny. Teraz w ten poniedziałkowy wieczór Śląsk no nie wyglądał na drużynę, która jakby chce gryźć trawę, która walczy, która nie odstawia nogi, no wręcz przeciwnie. Ja bym tylko dodał do twojej wypowiedzi, że to nie jest trochę dziwne, że Śląsk przeszedł akurat obok meczu derbowego, bo to jest wręcz absurdalne, że obok takiego meczu można przejść i grając profesjonalnie w piłkę można przejść obojętnie obok jakiegokolwiek meczu, bo tak jak wielokrotnie trenerzy powtarzają i tak samo Jacek Magiera, to ten kolejny mecz jest najważniejszym w sezonie, jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz i przejście obok czegoś takiego w twojej karierze, no to bardzo źle o tobie świadczy. Ja myślę, że nawet tego się jakoś logicznie nie da przedstawić, tak? No bo na papierze wygrywasz z tą Stalą, potem masz fajny mecz z Radomiem, później grasz całkiem nieźle z Rakowem, no to wszyscy się nastawili, okej, dobra, to co najgorsze już chyba jest za nami, jakiś trzon drużyny jest, jedziemy na derby, więc w teorii wszyscy powinni być nagrzani, powinniśmy wejść i się dobrze zaprezentować. I nagle przyjeżdżamy do Lubina i jest gong, nie? No po prostu gong. Zero czegokolwiek i tak naprawdę po tym meczu nie mamy, myślę, że my nie wiemy na czym przede wszystkim stoimy, tak? My nie wiemy, czy to jest po prostu, nie wiem, pech, czy to jest zła gra, brak pomysłu, czy o co właściwie tutaj na chwilę obecną chodzi. Tak, myślę, że poruszyłeś dobry wątek, bo teraz stoimy w miejscu troszeczkę i zastanawiam się, czy wypadkiem przy pracy jest ten mecz derbowy, czy wypadkiem przy pracy były te ostatnie zadowalająca gra i zadowalające wyniki, czy to w lidze, czy w Pucharze Polski. Adam, jak ty sądzisz, w którą stronę teraz Śląsk będzie zmierzał? No bo mamy bardzo ważny mecz z Górnikiem Zabrze, który też gra troszeczkę w kratkę, ale oczywiście lepiej punktuje niż wrocławska ekipa. Później jest przerwa na reprezentację kolejna już w odstępie kilku miesięcy. No a później no, patrzymy sobie w terminarz i czeka nas
wyjazd do Białegostoku na teren obecnego mistrza Polski. No i patrząc na to, co teraz prezentuje Śląsk, chociażby oglądając ten mecz z Zagłębiem, no to łapię się za głowę i boję się. No właśnie też do takich podobnych wniosków doszedłem co ty. Wydaje mi się, że prędzej można nazwać wypadkiem przy pracy takim pozytywnym te ostatnie mecze Śląska, czyli ta pasa czterech meczów bez porażki, która zaczęła się w Katowicach i skończyła w Lubinie, bo patrząc na całą dyspozycję Śląska w tych rozgrywkach na wszystkich trzech frontach, czy to w lidze konferencji, czy w Pucharze Polski i przede wszystkim Ekstraklasie, no to można wysnuć wrażenie, że już prawdziwą twarz Śląska obejrzeliśmy i ona była widoczna w Lubinie, a nie w tych poprzednich spotkaniach, gdzie po prostu być może to rywale nie mieli swojego dnia, tak jak to określił Jacek Magiera po poniedziałkowych derbach, i to Śląsk na tym skorzystał. Raków też wbrew pozorom to jest przeciwnik, przeciwko któremu Śląskowi powinno się dobrze grać, bo nie wytwarza sobie aż tylu okazji bramkowych jak w tym sezonie mistrzowskim przed odejściem Marka Papszuna. I to samo można zauważyć w tym sezonie. Przeciwko Stali Mielec też się męczyli. Już można wykreślić takie stwierdzenie, że typowym meczem dla Rakowa jest to, że niby cisną swojego rywala przez całe 90 minut, ale nic z tego nie wychodzi. Jest 0-0 i jakiś łód szczęścia, ewentualnie rzut karny, i dopiero wtedy Raków wychodzi na prowadzenie i zgarnia pełną pulę punktów. Więc być może te ostatnie mecze są po prostu zakłamane rzeczywistości, którą ujrzeliśmy prawdziwą w meczu w Lubinie i w tych poprzednich meczach w całym tym trwającym sezonie. Szymon, chciałbyś coś dodać? Bo myślę, że na pewno tak. Ten temat jest oczywiście bardzo palący. Ja też jeden wątek, to nasz kolega redakcyjny Jacek Bratek poruszył odnośnie kwestii kadry i tego, ilu w tym spotkaniu było zarówno Polaków, ale również wychowanków Śląska. No i te liczby nie wyglądały za dobrze. No i być może po prostu ci, że tak powiem, najemnicy, którzy tutaj przychodzą, nie rozumieją pewnie nawet rangi tego spotkania, tak? No ale to jest już kwestia klubu i kwestia trenera przede wszystkim, żeby ich odpowiednio zmotywować. No dziwi mnie to bardzo, że obok takiego meczu można przejść obojętnie. Myślę, że tutaj wiele wątków można poruszać, no ale sytuacja jest na chwilę obecną kiepska. No i tak naprawdę puentą jest to, że nie mamy zielonego pojęcia, na czym stoimy, i teraz opcje są dwie. Jedna mówi taka, zwolnić, nie wiem, tego i tamtego, a druga opcja jest taka, że zaraz w Urzędzie Miasta wybiorą kogokolwiek, mogą wybrać na to stanowisko i nie ma w sumie żadnej gwarancji, że będzie lepiej. I to jest, myślę, że też bardzo smutna sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, że tak naprawdę jest ciężko chyba znaleźć jakieś rozsądne na tu i teraz wyjście. Tak, a teraz głos zabierze Radosław Bąk. Tutaj już myślę, że dałem chyba te uprawnienia, żeby mówić, więc zapraszam, zachęcam. Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Ja przyznam tak, nie widziałem tego meczu z Zagłębiem i na szczęście, bo nie mogłem, nie miałem w sobie na tyle odwagi, żeby go obejrzeć z odtworzenia, bo albo bym roztrzaskał urządzenie, na którym bym oglądał, albo innych jakichś szkód dokonał, albo być może już nieodwracalne zmiany w moim umyśle by zaszły i musiałbym się poddać jakiemuś ciężkiemu leczeniu. Natomiast tak na poważnie, 98 kilometrów przebiegnięte w meczu derbowym, to jest absolutna kompromitacja i sztabu, i tych zawodników, bo ktoś ich przygotował. Zobaczmy sobie skład Śląska. Leszczyński, Paluszek, Petkow, Musiolik, Pokorny, Szwarc, Baluta, Żukowski, Sylwester, Jasper, Guercio, Petrow. Panowie, mamy jednego zawodnika w składzie, jednego, dla którego ten mecz mógł mieć jakieś znaczenie. No skąd oni mieli być rozbudzeni policjonalnie? Skąd oni mieli być pobudzeni do walki? Przecież dla takiego
biegającego bez filmu Tudora Baluty. On nawet nie wie, gdzie ten Lubin jest, co to jest w ogóle, jakie to ma znaczenie dla kibiców Śląska, taki mecz. No, po prostu odbył kolejne spotkanie, bo jest do tego wynajęty. Podobnie jak pozostali zawodnicy. No, kto się miał tam podniecić czym? To jest bardzo przykre, bardzo, bardzo smutne. Zagłębie zupełnie zmieniło optykę ostatnio, postawili mocno na wychowanków, na Polaków i super, i bardzo fajnie im to wypala. Mieli odwagę postawić na młodego trenera bez jakiegoś większego doświadczenia w ekstraklasie i też super im to wypala. Więc może ja parafrazując naszego coacha powtórzę, skoro on się nie zgadzał z miejscem, które my zajmujemy, to po takim promyczku nadziei, gdzie wszyscy zaczęliśmy się cieszyć, że może drgnęło, wylądowaliśmy i to bardzo boleśnie na dupie, to chyba też trybuny powinny zabrać głos, że my się z tym miejscem, na którym jesteśmy, nie zgadzamy. I to jest dla nas, dla Wrocławia wstyd, to jest dla Śląska wstyd. To jest po prostu bardzo przykre i powtórzę się, ja bym zdecydowanie podziękował wszystkim trzem twórcom tego miejsca, w którym my dzisiaj jesteśmy, bo przypominam, panowie, już mamy za sekundkę połowę listopada, a my dalej mówimy o budowaniu, o wychodzeniu z kryzysu i tak dalej. My w tym kryzysie permanentnie tkwimy, nic się nie zmienia. Ja oglądałem mecz ze Stalą, wcale nie uważam, że to był jakiś wybitny mecz Śląska. W meczu z Rakowem, czy mieliśmy super przewagę i stworzyliśmy, zgnietliśmy ich i stworzyliśmy sobie milion szans? Nie, zagraliśmy jedną przyzwoitą połówkę, a potem już było no, jako tako, to jest moja ocena sytuacji. Jest to bardzo przykre. Z przyjemnością wszystkich trzech amigos bym po prostu pożegnał. Przeraża mnie tylko to, tu się z kolegą zgodzę, który przed chwilą zabrał głos, przeraża mnie wizja tego, że jeżeli zostanie Balda na przykład, to on będzie gość, który ściągał tu Zohorę i inne wynalazki, będzie szukał następcy trenera Magiery. No skoro on tak doskonale potrafi czytać cechy charakteru potrzebne zawodnikom, to jakie on ma kompetencje do tego, żeby znaleźć coacha, jego cechy charakteru i sposoby zarządzania zawodnikami, grupą zawodników, zarządzanie w kryzysie. No, jestem przerażony. Poleci Balda i Magiera, to panowie z magistratu podczas jakichś kuriozalnych, ostatnio było to gdzieś tam na Twitterze, narad będą się zastanawiali, który trener. To jest smutne, to jest przerażające. Mi jest smutno jako staremu kibicowi. Powiem tylko w charakterze anegdoty, że inne wydarzenia okołosportowe były u nas w firmie bardziej dyskutowane niż wynik na boisku, bo tak naprawdę na boisku to nie mieliśmy się czym pochwalić. Wstyd. Chciałbym tych wszystkich trzech panów pożegnać i poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby Śląsk wrócił do swojej identyfikacji, do swojego DNA, żebyśmy odważniej postawili na wychowanków, co powtarzam. I ogromne brawa dla Piotrka Samsa Talara, który pojechał z kibicami na mecz. Miał odwagę, miał jaja, zrobił to super. Dziękuję. Tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za głos. Podłączamy się oczywiście do braw w kierunku Piotra Samca Talara. Wywołałeś, Radek, już ten wątek też tych zawodników, których ten mecz powinien wzbudzać takie większe emocje. Właśnie Adam, pytanie takie do ciebie. Wydawało mi się, że w drugiej połowie taką osobą, która może troszeczkę dać lekko, chociaż takiej werwy zawodnikom Śląska, troszeczkę ich bardziej pobudzić, jest Jehor Madsenko. Znany oczywiście z tego, jak on zachowuje się na boisku, jak no, czasami prowokuje trybuny kibiców gości, oczywiście, czy kibiców gości, natomiast też idealny taki przykład w tym kierunku, ale no, tego zawodnika nie ma i tego zawodnika nie ma nie tylko w poniedziałek, ale tego piłkarza już nie widzimy dłuższy czas, nawet w meczu tak ze Stalą Mielec nie było go w kadrze meczowej, później wrócił, no ale na boisku się nie pojawił, nawet w meczu Pucharu Polskim, gdzie wiemy, że te rotacje się często zdarzają, no i zagrał za to w rezerwach, tak, w jednym z zaległych meczów w trzeciej lidze. Taki
Trochę mnie zaskakuje to, tak, bo trener Magiera już kiedyś o tym mówił właśnie przy okazji tego meczu ze Stalą Mielec, że na przykład Serafin Szota czy Mateusz Bartolewski na ten moment wygrywają rywalizację z Jehorem Macenko. No i idąc za słowami trenera, chyba tak samo jest według szkoleniowca Śląska również dziś, bo Mateusz Bartolewski pojawił się na boisku w Lubinie, natomiast Jehor Macenko cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Ciebie to też troszeczkę zaskakuje? No na pewno zaskakuje, szczególnie, że w poprzednim sezonie trener Magiera mówił, że stawia na Macenkę też ze względu na jego cechy wolicjonalne i to, jak on reaguje na wydarzenia boiskowe. No, nieraz się to przekładało na nieszczęście dla Śląska. Mam w głowie tę czerwoną kartkę przeciwko Krakowi w listopadzie rok temu. Ostatecznie to spotkanie zostało wygrane, ale no przede wszystkim była to większa wartość dodana dla pierwszej drużyny Śląska i zastanawiam się, dlaczego takiego gościa nie ma na boisku od wielu, wielu spotkań, skoro taki ktoś byłby potrzebny, nawet jeśli umiejętnościami mógłby nieco odstawiać od swoich partnerów, ale nie chce mi się wierzyć w to, że ktoś taki, który dobrze się prezentował też w poprzednim sezonie i w obecnych rozgrywkach również, kiedy wrócił po kontuzji, przede wszystkim Szymon to też potwierdzi, bo mogliśmy komentować mecz w Łodzi z Widzewem, gdzie boki obrony Śląska wyglądały bardzo dobrze, to nie wierzę, że taki gość przegrywa rywalizację z Łukaszem Bejgerem, który jest istnym paralitykiem, co pokazała pierwsza połowa w Radomiu i dobrze, że jak najszybciej opuścił boisko. Też nie wiem, jakim cudem on został powołany do reprezentacji U21. Selekcjoner Majewski, być może tutaj wpłynęło na jego decyzję to, że Bejger zbyt dużo nie grał i nie widział jego występów, albo nie doszła do niego tutaj kompilacja jego zagrań w meczu przeciwko Radomiakowi stworzona przez profil zdolny scout. Serafin Szota również nie pokazał się w Śląsku z najlepszej strony. Oczywiście grał większość spotkań nie na swojej pozycji jako lewy obrońca, ale też miał okazję zagrać w środku obrony. Jeśli ja słyszę, że ktoś taki miał wejść w meczu z Krakowią w drugiej połowie, żeby wyprowadzać piłki, to ja się łapię za głowę, bo taka osoba kompletnie nie potrafi tego robić. Może jest lepszy w destrukcji, ale zbytnio swoich atutów nie pokazał. To samo Mateusz Bartolewski w rezerwach też nie spisywał się jakoś najlepiej, nie wyróżniał się na tle kolegów z trzecioligowych boisk. Zanim tylko przemawiały bramki, okej, miał ich dużo jako obrońca, ale przede wszystkim trzeba rozpatrywać go z gry w defensywie i kreowaniu akcji w ofensywie, no a tego nie było zbyt dużo, ale no, w tym polu karnym się jednak pokazywał. No i zaskakuje mnie fakt, że tego Macenki nie ma i nawet nie wejdzie, czy to w meczu z Radomiakiem, tak jak wspomniałeś, wystąpił Łukasz Bejger, kompletnie nie mam pojęcia czemu, bo widać było, jak się zaprezentował. No i po prostu nie wierzę i nie dowierzam, że ktoś taki może przegrywać rywalizację. Być może jest tam jakaś większa sytuacja, o której nie wiemy, przez którą Madsena po prostu nie ma w składzie Śląska. Ale zobaczcie też, jak to wszystko się zaczęło, tak? W tamtym sezonie odkrycie Macenko, tak? Wszyscy się zachwycali. W ostatnim meczu to nieszczęsne kopnięcie w słupek, chyba złamana noga, bądź coś się stało z tą nogą i była kontuzja. Była plotka, że on ma odejść. I w pierwszym meczu rezerw, od razu w kolejnym sezonie, w obecnym, miałem okazję go po prostu zapytać o tą, po prostu powiedziałem, że były takie plotki i chciałem go po prostu podpytać o obecną sytuację i powiedział wprost, zostałem tu głównie namówiony czy doradzony przez Jacka Magierę, że to trener był głównym czynnikiem, dlaczego zostałem, czyli to pokazuje, że Jehor mu ufał, że wierzył w to, że będzie tutaj grał i tak dalej, więc to jest o tyle dziwne, że wydawało mi się, że zarówno trener ufa samemu piłkarzowi, ale piłkarz też jakby no tutaj powiedział w wywiadzie, nie wiem na ile to była gra, na ile po prostu szczerość, że tutaj trener odgrywał bardzo dużą rolę w przypadku decyzji o pozostaniu w klubie.
No słuchajcie, jeżeli my się na końcówkę mamy bronić Bartolewskim, który sobie będzie wchodził, a naprawdę Walczak, Matsenko siedzi na ławce, no to nie wiem nie wiem jak to nawet skomentować. To samo też dobre pytanie tutaj odnośnie Mateusza Żukowskiego. Jest on stawiany tak naprawdę, ja myślę, że od niego to się chyba zaczyna układanie kadry. Jest silny, to mu nie można zarzucić, tak? Jest silny, ma kilka dobrych zagrań, no ale w meczu z Zagłębiem, no tak jak powiedziałeś, ten bramka na 2-0, no to po pierwsze on wyprowadzał kontratak, podał niecelnie, później został okiwany, no i się po prostu patrzył na plecy zawodnika, tak? Bez jakiejkolwiek reakcji, bez chęci obrony, bez chęci przejęcia. No i właśnie ciężko jest cokolwiek tutaj też zrotować z tą obroną, tak? No to są zastanawiające rzeczy, dlaczego nie ma Matsenki, a druga, czemu ten Żukowski, mimo chyba przeciętnych występów, tak? No nie możemy powiedzieć, że to jest lider, albo nie możemy powiedzieć, że on, nie wiem, jest jakąś bardzo ważną postacią tutaj, ale od tego zawodnika zaczyna się układanie składu. Tak, na pewno liczby Żukowskiego zakładają. To kto się w końcu wypowiada? Ja chciałem tylko wspomnieć o tym, że tutaj właśnie użytkownik Paweł dodał komentarz na temat Mateusza Żukowskiego. Nie wiem, czy było, ale czy ktoś z naszej redakcji przy pytaniach przed meczem może zadać pytanie wprost, czy Żukowski nawet ze złamaną nogą będzie grać? Przecież to jest niepojęte. Wydaje mi się, że Mateusz Żukowski miał te swoje przebłyski w niektórych meczach, natomiast wydaje mi się, że pozycja, na której on gra, to nie jest pozycja dla niego po prostu, więc wydaje mi się, że on powinien być bardziej skrzydłowym niż bocznym obrońcą, bo no te wrzutki, wiadomo, tam jedna na 15 będzie celna, chociaż w ostatnim czasie wydaje mi się, że te troszeczkę tą celność wrzutek jednak minimalnie poprawił, no natomiast pod kątem obrony no, musimy wszyscy przyznać, że faktycznie nie jest to na zbytnio wysokim poziomie. Natomiast zgłosił się do nas Cyprian Dymowski, który już ma mikrofon, więc prośba teraz właśnie do Cypriana o zabranie głosu. Cześć, dzień dobry wszystkim. Słychać mnie dobrze? Tak, halo, tak. Tak, słuchaj. Cześć, ja tak nie chcę się za bardzo już odnosić do tych piłkarskich spraw, bo tak sobie pomyślałem, że to chyba jest bez sensu. Tak sobie myślę, że po tych wielu, wielu słabych latach daliśmy się wszyscy oszukać, pociągnąć się radości z tego fajnego sezonu poprzedniego, szczególnie jesieni, bo zimą było słabo w pracy, a potem wiosną na boisku było równie słabo. No ale jak mówię, poszliśmy po tych wielu, wielu słabych sezonach chyba za głosem serca i tak dalej. Ja bym chciał odnieść do tego, co Radek Bąk powiedział. Właśnie tego, że wszyscy wyrośliśmy ze śląskim funkcjami śląskowi, którego Śląska już nie ma. Została jakaś taka pusta wydmuszka z nazwą, z herbem i to by było na tyle. To nie jest już nasz klub. Nie ma w nim wychowanków, nie ma w nim szacunku dla wychowanków, nie ma w nim szacunku dla dawnych graczy, dla dawnych ludzi ze Śląska, dla tych, którzy tworzyli ten klub. Z tego wynikają później takie mecze jak ten z Zagłębiem ostatni, gdzie panowie w koszulkach Śląska przeszli obok meczu i kompletnie nie rozumieją, czego my od nich chcemy. Ilu wychowanków mamy w składzie? Popatrzmy na to. Ilu wychowanków od kilku lat trzyma się w drużynie Śląska i stanowi jakby o sile jej szatni, sile jej jedenastki, która wychodzi na boisko. Nie ma. To nie jest Śląsk Wrocław. To są wszystko najemnicy zarządzani przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym wszystkim. Z perspektywy czasu widać, że zatrudnienie pana Baldy to było na pluciu wszystkim Śląsku Wrocław, bo pieniądze powydawane na chłopaków, którzy nie są w stanie nawet porządnie zagrać rezerwę. To jest po prostu coś strasznego. I myślę, że mamy zmarnowanych mnóstwo lat. Co najmniej, przepraszam, dwie generacje piłkarzy przeleciały koło nosa. Nie mamy akademii, nie mamy wychowanków, którzy wchodziliby do tej drużyny i stanowili o jej sile. Także mówię o sile w szatni, o tym, żeby ten głos ludzi zżytych z klubem, ludzi, którzy wyrośli w klubie, był w tej szatni ważny, żeby nie było miejsca na takie zachowania na boisku, jakie odstawia pan Baluta. Przecież to jest nieprawdopodobne. To
Muszę wierzyć, nie chcę, że ten chłopak był premier w jakiejkolwiek drużynie, bo on by tam kickmanem nie mógł być z takim podejściem do zawodu, jaki wykonuje. Nic w tym, co się dzieje tam z nim na boisku. A to, że trafił do Śląska, no to matko boska. Także ja już nie chcę mówić o piłkarzu. Powiem jedno zdanie tak generalnie, tylko może o piłce, że dwie rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli umiesz dobrze grać w piłkę, znajomy trener mi to kiedyś powiedział, były piłkarz, jeżeli umiesz grać dobrze w piłkę, to nawet jak będziesz miał słaby dzień, to zagrasz dobrze, jak będziesz miał świetny dzień, to zagrasz, będziesz miał dobry dzień, to zagrasz świetnie. Nie zdarzy ci się, żebyś zagrał tragicznie, to po prostu jesteś dobrym piłkarzem. Przyłóżmy sobie te słowa do piłkarzy w koszulkach, do piłkarzy, tak, nie chcę ich obrażać, szanuję ich. Do piłkarzy, którzy są w koszulkach Śląska i wnioski wyciągniemy sobie sami. I druga rzecz, tutaj mówimy o pozycjach, o wystawieniu na nie swojej pozycji. Tu przykład naszego prawego obrońcy obecnego Kowskiego. To, na której pozycji znowu będę cytował, albo może nie cytował, tylko mówił po tym moim znajomym trenerze, byłem bardzo dobrym piłkarzu. No nie ma dużego znaczenia to, na jakiej pozycji grasz. No jeżeli umiesz grać w piłkę, to na każdej pozycji trzeba piłkę przyjąć, na każdej pozycji trzeba piłkę podać, na każdej pozycji trzeba doskoczyć do przeciwnika, trzeba mu próbować odebrać piłkę, z każdej pozycji można dać asystę, z każdej pozycji można strzelić bramkę i to w zasadzie no, znowu zamyka dyskusję o piłkarzach Śląska Wrocław. Trzecia rzecz, też taka, ja jestem trochę dziaders, powiem wam szczerze, obejrzałem meczów w życiu parę tysięcy, nie będę się wygłupiał, że coś tam grają w piłkę, bo próbowałem kiedyś kopać, wychodziło średnio do pewnego momentu, a tyle, także tu nie mówmy o graniu, ale tych meczów obejrzałem parę tysięcy. Jeżeli piłkarz czuje, że jest źle przygotowany do gry, że nie ma pary, że brakuje mu siły, to on będzie podświadomie nawet, a raczej robi to świadomie, będzie unikał nadmiernego wysiłku, będzie unikał, nie wiem, przekładając na język taki czysto boiska, pressingu do skoku, będzie podświadomie te siły sobie chomikował na chwilę, bo wie, że jest źle przygotowany. Dobrze przygotowany piłkarz od początku meczu, dobrze wchodzi w mecz, jest agresywny, trzyma pozycję, trzyma się blisko kolegów, atakuje piłkę, gra. I to trzecia rzecz, którą można sobie przełożyć na piłkarzy Śląska obecnych i wyciągnąć wnioski samodzielnie. Ostatnia rzecz, wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Śląsk Wrocław to nie jest już Śląsk Wrocław. To jest jakaś wydmuszka pełna obcych ludzi. Dziękuję. Dzięki Cypian za głos. Zgłosił się do nas jeszcze Damian Jurdeczka, także mówiąc tak, parafrazując, scena jest twoja i zachęcam do zabrania głosu. Cześć wszystkim. Ja w sumie odnośnie samego meczu ciężko się to oglądało, szczerze mówiąc, po dwójce to już tak oglądane jednym okiem. Co do samego, to znaczy tu mi się akurat dwie kwestie łączą. Żuku, no fajny chłopak, tylko broni się u mnie, to jest jego problem. On latał tak zwany rąb wrocławski, czy jakoś tak nazwany, chyba smyk z gola, rzucił tą obronę przy golu, w sensie jak stoi na piłkarze Śląska. No mniejsze w każdym razie, ale no, dla mnie też, jeżeli w takim meczu nie wpuszczam Madsena zamiast niego, to no, gdzie wydaje mi się, że trybuny Madsenowi dużo dają, to nie wiem, kiedy go naprawdę mamy spróbować, czy on coś jeszcze da nam, czy nie da. Byłem też na tym meczu rezerw z Pawłowicami, co prawda od drugiej połowy dopiero. Ostatnie 15 minut, no to rzeczywiście tak na stojąco. Więc wydaje mi się, że na cały mecz w Ekstraklasie rzeczywiście może nie mieć ubiegać, czy nie wiem, czy tam kwestia po jakichś kontuzjach, czy przygotowania, no w każdym razie te ostatnie parę minut nawet na rezerwach było irytujące, choć do tych
do tej 75 gdzieś powiedzmy, no widać było, że on rzeczywiście no, przerasta tą ligę rezerw tych wszystkich chłopaków na tym boisku samym myśleniem i taką agresją, czy przy odbiorze, czy w przodzie idzie po prostu do podania, no ma to, co moim zdaniem nie ma Żuku. Żuków dobrze biega, ale no nie ma kompletnie jakiejś takiej inteligencji boiskowej i jeżeli całą połowę, w sensie cały mecz nie, no to okej. Chciałbym chociaż połowę widzieć w jego wykonaniu. Ach, no chyba, że tam rzeczywiście jest jakaś o wiele grubsza sprawa, ale no tego się nie dowiemy. Ale też tutaj przede wszystkim chciałem dostać głos po to, żeby taki apel do was chłopaki, bo chodzicie na konferencję, możecie zapytać trenera Magierę, czy w sobotę będzie nas dzień, czy dopiero po meczu się o tym dowiemy. Bo po meczu to cały czas ta sama gadka, jakbym po każdym usłyszeniu w tym sezonie to nie był nas dzień, miał wypić flachę, to już bym miał na pewno wątrobę do wymiany. No, tak spatrzyłem w tygodniu sobie statystyki, także odnośnie biegania według tego, co podaje Ekstraklasa, Śląsk ma drugą najniższą średnią na mecz, tam wychodzi 107 km. Ja rozumiem, że to był czwarty mecz, tam w kilkanaście dni dosłownie, oni nie są nauczeni do tak częstego grania. No ale 100 kilometrów i zostać ogranym właściwie przez 18-latków z Zagłębia na stojąco, bo Zagłębie też tam nie miało jakiegoś wybitnego meczu biegowego, tam chyba z 2-3 kilometry więcej zrobili. No nie wiem, nawet dla mnie czy przy czwartym meczu w ciągu tam kilkunastu dni robienie z tylu kilometrów jest po prostu żałosne. Plus, no, sama średnia pokazuje, od nas gorzej biega tylko Radomiak na mecz, że no, coś jest na pewno nie tak fizycznie z tą drużyną. O, no, mamy już, teraz 13, 14 kolejka bodajże i no, te średnie zaczynają się coś mówić tam po prostu. No tak, to nie biegamy za dużo. Też dałeś fajny przykład konferencji prasowej. Ja myślę, że tutaj, jeżeli słuchacie tych konferencji, my na nich czasami jesteśmy, no to wiecie, że trener Magiera jest po prostu dobrym dyplomatą, tak? I niezależnie jakie by się zadało pytanie, to te odpowiedzi są już bardzo często przygotowane. Trener jest też dobrze przygotowany do tych odpowiedzi i często ciężko jest jakiekolwiek faktyczne zdanie usłyszeć. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że często jest to po prostu bardzo dobrze dyplomatycznie i już z góry przemyślane, jak i co tutaj odpowiedzieć. Z odpowiedzi trenera Magiery można utworzyć bingo już nawet. I to się powtarzało też, to się powtarzało też w Legii Warszawa, kiedy rozmawiałem z zaprzyjaźnionym kolegą, który pracuje w Ekstraklasie, to tak samo mówił, że z wypowiedzi trenera Magiery można utworzyć bingo i co konferencji padają te same słowa. No to znaczy, no. Sorry. Nie oszukujmy się, że konferencje prasowe nigdy nie będą jakieś tam źródłem wybitnych myśli, no chyba, że akurat wkurzony Djurdjewicz po meczu z Kaliszem jest. Tam nigdy nie padną jakieś głębsze zdania, tylko raczej właśnie takie stałe teksty, tak, jesteśmy gotowi, nie jesteśmy. Ale no naprawdę słyszenie po raz kolejny, to nie jest nasz dzień, no to chłopie, kiedy ma być ten dzień? Dlaczego to nie był nasz dzień? Wiem, że Magiera bardzo dobrze odwraca jakby kota ogonem, rzuca jakieś powiedzmy kontrargumenty typu pytasz czemu ten nie grał, a jakby ten grał to byś zapytał, że czemu tamten nie grał, bo słucham te konferencje, to jest parę minut zawsze, no bo tam też chyba nie z tego co zauważyłem to niewielu, oprócz paru jakichś lokalnych dziennikarzy okołoklubowych jest. To no, rozumiem, że za wiele się z tego
powiedzmy, faktu nie dowiemy, ale no jest to naprawdę już aż przykre do słuchania. Właściwie nie trzeba konferencji odpalić, by to usłyszeć. Ode mnie właściwie tyle. Jeszcze jedyne, co mi się podobało odnośnie meczu z Zagłębiem, to zachowanie, nie wiem, kto tam mówił dokładnie, ale powiedzmy przedstawiciela kibiców. No wiadomo, że przy mecz derbowy i tak dalej, wyjazd, parę kurek musiało polecieć, ale bez zbędnych wyzwisk, bez jakichś głupszych tekstów, tylko przekazał, co miał do przekazania, czego oczekujemy, więc naprawdę czapki z głów dla niego. Dzięki. Ja przepraszam, jeśli można, to chciałem jeszcze jedno zdanie. Pewnie. Odnośnie konferencji prasowych, to ostatnio Piotrek Janas zaczął zadawać trudne pytania i widać, że trener Magiera się wierci. Cały czas to odnoszenie się do jego słów, które powiedział kiedyś, które powiedział wcześniej. Ja przypomnę tylko tyle. Razem przyszliśmy, razem odejdziemy. Jestem współodpowiedzialny za budowę tego zespołu. To są wszystko jego słowa i nie zgadzam się z miejscem w tabeli. To ostatnie określenie to jest chyba najgłupsza rzecz, jaką usłyszałem od trenera ostatniej drużyny, będącej właśnie na ostatnim miejscu w tabeli. Nie słyszałem durniejszego stwierdzenia. Natomiast no, zobaczcie znowu, co się dzieje, tak? Trener akceptuje transfery, pozwala na ściągnięcie Ortiza, fajnie będzie skrzydłowy, wystawia go, bach, gościa nie ma, tak? Przedłużamy Jezierskiego, bach, wychowanek ląduje w rezerwach i co, no, no i co, to jest dalej wina Jezierskiego, że my jesteśmy w takim miejscu i tak się prezentujemy. Nie wiem, może trzeba zaatakować jakiegoś dziennikarza na konferencji prasowej i wyśmiać jego tweety, albo się odnieść do jakiejś równie idiotycznej sprawy, no. Wystawiamy Żukowskiego na prawej obronie jak Lewkota swego czasu, uparcie do końca, nieważne czy popełnia błędy, czy się nadaje, czy nie. Jak osioł do samego końca po prostu mojego, albo naszego, albo jej, cytując klasyka. No przecież to jest okropne, nie? I się nic nie zmienia. Był Bejger, zagrał fajny sezon, bach, zniknął Bejger po kolesiu. Przyszedł Gery, tutaj wrócił do nas, miał grać, nie gra praktycznie. Kurczę, ja w ogóle nie rozumiem tych wyborów trenera, naprawdę. Może wy mnie oświecicie, może jest tak źle w rezerwach, ale ja nie widzę tutaj, żeby trener Magiera nad tym panował. Co gorsza, nad nim jest koleś, który nam te pościągał nam te wynalazki, a nad nimi jest kolejny koleś, który to wszystko podpisał, bo się po prostu na piłce nożnej nie zna, a prywatne sympatie klubowe ma umieszczone zupełnie w innym miejscu niż Śląsk-Wrocław, więc no nie wygląda to dobrze. No nie wygląda, no i właśnie problem jest w tym, że w sensie ta cała trójka została tak naprawdę wylosowana dwa sezony temu, tak? Wszyscy przyszli w bardzo podobnym czasie. I to, że w ogóle jakkolwiek to w tamtym sezonie zagrało, to też nie był jakoś moim zdaniem długofalowy plan i długofalowy proces, tylko kwestia wielu przypadków, które nagle zaczęły, po prostu się zazębiły, parę rzeczy zagrało i nagle wyszło. To, że my po wicemistrzowskim sezonie teraz my się martwimy, czy my się utrzymamy, no jakby to naprawdę kuriozalnie brzmi, nie? I w sensie też to jest bardzo smutne, też o tym, co rozmawiamy, że tak naprawdę nawet podejmując jakieś kroki zmiany czegokolwiek, struktury, zarządu, trenera, dyrektora sportowego, kogokolwiek, nie mamy pewności, czy ci, którzy nam wybierają, że tak powiem, tych ludzi, wybiorą mądrze, czy oni w ogóle mają jakiekolwiek pojęcie, w sensie o tym, kogo tu wsadzić, tak? Także no to jest bardzo, jest obecnie jest bardzo smutny okres. Ale jeśli można, to tak właśnie się tylko dołączę do tego jednego zdania jeszcze, że mówiłem. Halo, halo? Tak, tak, słuchaj, trochę przerywa, ale coś tam słyszę. Tak, już, bo to ja namieszałem na tablecie. Ja cały czas dzisiaj tak się trzymam tej jednej myśli, że ten nasz Śląsk to już nie jest Śląsk, bo jak mówię, ludzi ze Śląska jest w nim coraz mniej i tego Śląska w Śląsku jest coraz mniej. Tylko jakby trochę mało to wszystko dziwi, kiedy wszystko jakby zaczyna się od głowy, prawda? Tutaj prezydent Wrocławia parę lat temu biega sobie w szaliku Lecha Poznań, a tutaj jakby reprezentuje nasz klub. Prezesem jest człowiek, który wychował się na innym stadionie.
No, konia z rzędem, gdy ktoś pokazałby mi na przykład prezesa, dajmy na to Manchester United, który za młodu byłby kibicem, nie wiem, Liverpoolu, Newcastle. A myślę, że jakby to wszystko, ten przykład to idzie z góry. Skoro jestem prezydentem Wrocławia, Wrocław jest głównym właścicielem jako miasto, ale patrzmy na to w ten sposób. My wszyscy, mieszkańcy, wrocławianie, jesteśmy właścicielem tego klubu. Zarządza nim magistrat, czyli ludzie, którym my powierzyliśmy i miasto, i to, co do tego miasta należy. I człowiek, który jest jakby najważniejszym człowiekiem tego magistratu, biega w szaliku Lecha Poznań na jakiejś imprezie. No ludzie kochani. Prezesem Śląska nie jest nikt ze Śląska Wrocław. Trenerem Śląska nie jest nikt ze Śląska Wrocław. Żaden kluczowy piłkarz Śląska w tej chwili nie jest wychowankiem Śląska Wrocław. Jest Szymon kierownikiem drużyny, chłopak z trybun. No to chyba trochę mało jak na Śląsk Wrocław, nie? Tak mi się wydaje, że trzeba tu naprawdę, naprawdę ciężkiej pracy u podstaw. A przecież nie będzie to takie trudne, bo mamy mnóstwo byłych piłkarzy, którzy wiele lat spędzili w Śląsku, oddali tutaj zdrowie. Mnóstwo ludzi, którzy pracowali przy klubie i w klubie, są ze Śląskiem od zawsze. Mamy potężną bazę kibiców. No i co? Sami najemnicy, od piłkarzy. Właściwie, tak jak powiedziałem, od samej góry po piłkarzy. Dzięki. Musimy oczywiście, wiadomo, pamiętać o tym, że no w poprzednim sezonie sytuacja była dosyć podobna pod względem kadrowym, pod względem tych wychowanków. Jasna sprawa, ale ten poprzedni sezon, jak już powiedziałem, aż wszystkich oszukał po tych kilku sezonach tragedii, gdzie myśmy się bili o to, żeby nie spaść, gdzie dalej szukaliśmy jakby tożsamości, a ciężko było ją znaleźć. Byliśmy ciągle oszukiwani, że będzie akademia, że będą wreszcie młodzi chłopcy, nie będą uciekać do Lubina, gdzie jest szkoła, bursa, internat, wszystko na miejscu. Zostaną we Wrocławiu, tutaj będą się szkolić, będą się wychowywać jakby w całym tym blasku Śląska. No, to oszustwo, nic takiego nie ma. I myśmy się wszyscy dali ponieść emocją, że wreszcie nie jest sezon trochę lepszy, a wręcz wspaniały po tych kilku takich fatalnych. No, no i tyle. Teraz wróciła normalność w cudzysłowie tego klubu. No, na pewno możemy powiedzieć, że pod pewnym kątem wracamy teraz troszkę do punktu wyjścia, no bo w zeszłym sezonie wiadomo oczywiście, że ten medal po raz pierwszy od roku 2013, była duża radość, no ale o tym, że już ten sezon został troszeczkę zaprzepaszczony, sobie już wielokrotnie mówiliśmy. Wracając do twojej wypowiedzi, Damian, a propos tego biegania, że może piłkarze troszeczkę zmęczeni. Teoretycznie, no może tak, może troszeczkę zmęczeni, natomiast no, przypomnijmy, pamiętajmy, że mecz odbył się za chwilkę, tylko skończę mówić i ci oddam głos. Wracając do tego przebiegniętych kilometrów, mecz w Radomiu był we wtorek, mecz derbowy w poniedziałek, więc niecały tydzień minął tak naprawdę od tego meczu, więc tak jakbyśmy grali, można powiedzieć, normalną kolejkę, więc no, tutaj bym troszeczkę piłkarzy nie usprawiedliwiał pod tym kątem. No ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnych meczach tak naprawdę wyglądać. No a po drugie, jeśli trener Magiera, czy po prostu cała drużyna, cały klub chcieli grać w europejskich pucharach i dążyli do tego, żeby zagrać w fazie ligowej, no to musieli mieć z tyłu głowy oczywiście to, żeby przygotować drużynę w taki sposób, aby była jak najlepiej przygotowana do tej gry co kilka dni. Adam, teraz oddaję ci głos, proszę. No właśnie chciałem nawiązać do tego twojego ostatniego zdania w kontekście europejskich pucharów, bo Jacek Magiera notorycznie o tym powtarzał, że chce tutaj w Śląsku Wrocław europejskie puchary i nie można brać za wymówkę tego, że w ciągu kilkunastu dni piłkarze zagrali cztery spotkania, no bo piłkarze na najwyższym poziomie grają te spotkania co trzy dni, tydzień w tydzień. Oczywiście te urazy się powiększają i sami piłkarze narzekają na
to, ale jednak oni potrafią unieść ten ciężar i prezentują się tak, jak przystało na zawodowca, a tutaj w Śląsku Wrocław tego nie ma. Mało tego, Jacek Magiera, już kiedy Śląsk był na ostatnim miejscu, po ostatniej przerwie reprezentacyjnej, chyba przed meczem z GKS-em Katowice, mówił o europejskich pucharach, że to jest jego cel tutaj w Śląsku Wrocław, aby znów we Wrocławiu był klub, który gra na europejskiej scenie i że chciałby grać co 3 dni. No to skoro chciałby grać co 3 dni, to ja nie wiem, co jest nie tak z drużyną, z piłkarzami. Może tutaj problem leży w trenerach przygotowania motorycznego. Jest Mateusz Oszust, który również jest trenerem od przygotowania motorycznego w sztabie reprezentacji Polski. Jest również Śląsku Wrocław. Jak widzieliśmy ostatnio na jego relacji, chyba na Instagramie, co szybko zostało zdjęte przez niego, że trenował, że ma pod swoją opieką również piłkarzy z Zagłębia, to był chyba Oglikowski i strzelec trzeciego gola dla Zagłębia, Marcel Reguła, który co ciekawe grał w młodzikach Śląska Wrocław. Informacja pochodzi od naszego redaktora, który jest skarbnicą wiedzy na temat Śląska, Jacka Bratka. I takich przykładów jest bardzo wiele, tych chłopaków, którzy grali w Śląsku do pewnego wieku i później przechodzili do Zagłębia, jak tutaj już zostało powtórzone, tam po prostu mają o wiele lepsze warunki do rozwoju. Ja też robiłem badanie na studia na temat pracy doświadczonego trenera i tego mniej doświadczonego i rozmawiałem z trenerem wówczas Akademii Śląska, który zdobył Mistrzostwo Polski z juniorami młodszymi, Sebastianem Mordalem, który jest obecnie szkoleniowcem Lechii Zielona Góra. Właśnie za tydzień w niedzielę przyjedzie tutaj do Wrocławia ze swoimi podopiecznymi na starcie z rezerwami i on opowiadał, jak wygląda ta praca w akademii i to często wiązało się z tym, że zanim on z tymi piłkarzami swoimi młodymi dotrze na trening, no to trzeba przez miasto autobusem dostać się przez około godzinę na boisko. Często są bardzo różne boiska, czy to niskie łąki, czy to sztabowa, czy jeszcze gdzieś indziej, oni nie mają stałego swojego lokum, później trzeba tych chłopaków porozwodzić do szkoły, później jest kolejny trening, więc ten cykl tutaj w samej podróży po całym Wrocławiu, no to są bardzo duże obciążenia ekonomiczne również dla klubu, dla akademii, ale i również dla samych piłkarzy. To też to, o czym ty mówisz, jeżeli trener przygotowania motorycznego dzień po meczu z Zagłębiem, gdzie piłkarz Reguła, 18-latek, upokarza nas, strzelając na 3-0 przewrotkę i dodaje na relację, że jest jego, w sensie, że go trenuje motorycznie, no to jest naprawdę coś nie tak, nie? No tak jak tutaj pan Cyprian wspomniał, że no nie ma tutaj tożsamości w Śląsku i ona została całkowicie zatracona. Ja też doszedłem do takiej myśli, bo jest tutaj taki chłopak we Wrocławiu, nazywa się Maciej Kucharski i on jest istnym goleadorem, doprowadził do obronienia tytułu mistrza Polski w kategorii do lat 15, Śląsk Wrocław, i tam chyba, bo tam sezon siedzieli jeszcze w trampkarzach na rundę jesienną i na rundę wiosenną, liczy się to jako 2 osobne sezony, to w tych 2 rundach nastukał ponad 40 bramek bodajże. Teraz też gra w juniorach młodszych, jest jednym z najlepszych strzelców drużyny, o ile nie najlepszym, z wynikiem około 20 bramek. On ma 15 lat, jest z kwietnia 2009 roku. Przyszedł tutaj do Wrocławia Adam Basse, niedawno skończył, bo chyba właśnie w poniedziałek, 17 urodziny, więc jest tylko 2 lata starszy. No i Kucharski też nie ma wcale takich słabych warunków fizycznych, bo jest bardzo wysoki i na tle swoich rówieśników często ich przerasta o głowę. I wydaje mi się, że gdyby Basse nie miał takich... nie był po prostu takim rosłym chłopakiem, który ma chyba ponad 2 metry, po prostu do Śląska by nie przyszedł, no a o takim Kucharskim nic nie słyszymy całkowicie, nie wiem ile tutaj z nas kiedykolwiek o nim słyszało, być może było nieco głośniej, kiedy Śląsk zdobywał właśnie to Mistrzostwo Polski U15, ale w trakcie sezonu dalej o tych zawodnikach jest cisza i gdyby nie było tego sukcesu, to te jego indywidualne osiągnięcia no przeszłyby bez większego echa, no i dla
no i teraz pojawia się pytanie, dlaczego my nie bierzemy takich zawodników, czemu oni nie są zapraszani na treningi z pierwszą drużyną, bo u nich jak najszybciej powinno się zakrzepać coś takiego, aby rywalizowali z tymi najstarszymi, aby jak najszybciej skoczyli do seniorskiej piłki. Urbański, który jest teraz siłą reprezentacji Polski i Bolonii, która rywalizuje w Lidze Mistrzów, on debiutował w Ekstraklasie w wieku 15 lat i szybciutko pojechał do Włoch wraz z całą rodziną i tam się realizował jako piłkarz, więc bardzo szybko na niego postawiono. Poznano się na jego talencie nie tylko w Lechii, ale i również za granicą. No i trzeba uważać, no bo znowu wymknie nam się taka perełka z Akademii, a nawet jakby szybko odszedł, to można by było zarobić na nim duże pieniądze. Pytanie, co by było dla Śląska lepsze, czy właśnie zastrzyk gotówkowy i nie wiadomo, co się później stanie z tymi pieniędzmi, na co one zostaną przeznaczone, tak jak było z Karolem Borysem, czy po prostu taka osoba nie byłaby wielką wartością dodaną do pierwszej drużyny Śląska i nie sprawiałaby tutaj kibicom wiele pociechy, no bo wychowankowie tutaj są no poszukiwani bardzo i tutaj kibice są na pewno tego sprawnieni, o czym świadczą poprzednie wasze głosy. Puenta chyba jest taka, że nie warto być młodzieżowcem. Pokazują we Wrocławiu, pokazuje to wiele, wiele w ogóle przypadków. Ludzie z zewnątrz, którzy przychodzą, nie wiem, tak jakby mieli w ogóle jakiś priorytet. Pokazuje to wiele przykładów, tak jak mówisz, Karol Borys jest chyba najlepszym. Wypuściliśmy ogromną perłę, tak? Tutaj były nawet jakieś pogłoski, że trener pierwszej reprezentacji chciał go zaprosić na zgrupowanie. No to mówimy tutaj naprawdę o kalibrze potencjału przeogromnym. Obecnie lekkie turbulencje w karierze, ale to, że w ogóle po prostu nie daliśmy mu nawet szansy zabłysnąć w Ekstraklasie, no to jest bardzo smutne. No i właśnie no wielu chłopaków po prostu z rezerw ma ciężką drogę, żeby w ogóle znaleźć się w tej podstawowej jedenastce Śląska. No smutne to jest. Ja tylko chciałem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co Adam Mokrzewski powiedział. Cieszy mnie to, że ktoś myśli w ten sposób i tu jest pies pogrzebany właśnie w takim podejściu do wychowanków, do tym bardziej, że zwróćcie uwagę, Śląsk Wrocław nie jest jedynym klubem we Wrocławiu, ani jedynym w regionie szkolącym młodzież. Gdzie ta młodzież trafia? Gdzie oni są? Czego my ich uczymy, skoro nie grają w piłkę na poziomie ekstraklasy, pierwszej, drugiej ligi i tak dalej? Bo większość z tych chłopców odchodzi od piłki. Właśnie między innymi z tych powodów, o których Adam powiedział. Jest jeszcze jedna rzecz, dlaczego jest Basse, a Kucharski nie dostaje szansy. Pomijam kwestię wieku, bo tu, tak jak powiedziałeś już, to nie ma żadnych problemów z tym, że 15-16-latek trenował ze starszymi. Jeżeli chodzi o mecze, to różnie bywa, bo to jest kwestia fizyczności, jeszcze żeby się krzywdy nie zrobił za bardzo, prawda? Otóż przy transferach zawodników z zewnątrz zawsze jest szansa, żeby jakieś pieniądze przy okazji poszły dla ludzi, którzy te transfery przeprowadzają. Przy wychowanku takiej szansy nie ma i to jakby pokazuje pewne mechanizmy w futbolu. Ja nie mówię, powtarzam, że tak było w przypadku piłkarzy odchodzących ze Śląska czy przychodzących do Śląska, natomiast jest to stały mechanizm w piłce i tak się to dzieje. Ważne, żeby to wyważać, prawda? No, faktem jest, że w Śląsku nie ma Śląska. Ja was bardzo przepraszam, dziękuję ślicznie. Zajrzę później do tego, co opowiadaliście. W tej chwili muszę już uciekać. Nagranie sobie odsłucham do końca. Później serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję. Trzymajcie się. Wielkie, wielkie dzięki za twój głos. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Szymon, do ciebie i krótko, jakąś minutkę, i Adam też do ciebie krótko na jedną minutę. Jakiego Śląska spodziewacie się, jakiego chcielibyście spodziewać się w następnym już sobotnim meczu z Górnikiem Zabrze, który odbędzie się na Tarczyńskiej Arena o godzinie 20:15? Może od Szymona. Tak, zacznę. Przede wszystkim tak.
jeżeli nie ma jakiegoś pomysłu, to chociaż żeby była walka. Ja chciałbym zobaczyć Śląsk z pomysłem, z jakąś taktyką, żeby było widać na pierwszy rzut oka, co oni chcą grać, żeby jakiekolwiek były składne akcje, no i przede wszystkim, żeby była ta determinacja, tak? No bo jeżeli piłkarsko nam zabraknie, to ja nie wyobrażam sobie, że kolejny mecz zabraknie nam, że tak powiem, motywacji albo jakiegoś gazu do działania, tak? No bo to byłoby skandaliczne. Więc jeżeli nie piłkarsko, to chociaż żeby pokazali tą determinację, ale w idealnym świecie chciałbym zobaczyć pomysł na grę, bo w chwili obecnej mam wrażenie, że pomysłem na grę są stałe fragmenty i wrzucenie piłki, jak najwięcej dośrodkowań, może coś w końcu komuś spadnie na głowę. No nie jest to ciekawe do oglądania, ani jak widać skuteczne, więc mam nadzieję, że coś tutaj się poprawi. No jeśli zabraknie tych cech wolicjonalnych, o których wspomniał Szymon, to po prostu świadczy dobitnie o Śląsku Wrocław i obecnej jego pozycji składających się z tych piłkarzy, którzy obecnie są w kadrze. Pamiętam, jak narzekaliśmy na te stałe fragmenty gry i one ruszyły, one są teraz siłą Śląska, ale wszystko inne poszło w totalną niepamięć, brakuje jakiegokolwiek doskoku, agresywności, trzymania pozycji, współpracy, piłkarze w ogóle wolą wykopać piłkę gdziekolwiek na aut, że później było z tego zagrożenie, a nie wycofać piłki do Rafała Leszyńskiego. Ja mam wrażenie, że oni po prostu nie wycofują do niego piłek, bo się boją, że będzie po tym jakiekolwiek zagrożenie, no bo sam Leszczyński nie gra najlepiej nogami, delikatnie mówiąc, no ale piłkarze, którzy wyprowadzają piłkę do kolejnych linii, też nie potrafią dryblować i narażają całą drużynę na niebezpieczeństwo, co wielokrotnie się powtórzyło w tym sezonie. No chciałbym zobaczyć taki Śląsk, któremu będzie się chciało, a nie, że będzie przymuszony do tego, aby znowu wyjść na boisko, wykonać swoją robotę, odhaczyć kolejny mecz i po prostu zarabiać za to pieniądze, za po prostu wykonywanie swojej pracy po najmniejszej linii oporu. Dzięki, Adam. Damian, ty chyba się jeszcze zgłaszałeś, więc jeśli chcesz coś, to jeszcze minutka dla ciebie. Dobra, tak, bo ja jeszcze tak bardziej odnośnie wcześniejszego tam rozmów na temat wychowanków i tak dalej. Dla mnie to jest takie tam trochę populistyczne gadanie. Generalnie no obecnie, czy prezes, dyrektor, trener i tak dalej, to wszystko jest obecnie no właściwie profesjonalista, zawód. I nie ma sensu tu brać kogokolwiek z klubu, jeżeli nikt nie ma takiej kompetencji. Widzimy to czy na przykładzie Motoru, gdzie poszedł były prezes Korony. I po prostu bardziej chciałbym zobaczyć jakąś taką dłuższą wizję, gdzie niezależnie od ludzi to będzie realizowane. Tak jak obecnie jest to w Zagłębiu, że jest postawione na zarobek na tych wychowankach, żeby klub był no, jak najbardziej rentowny. Czy w Poznaniu, gdzie mamy no, co tam rok, dwa lata wychowanek plus europejskie puchary, hajs się wtedy zgadza, wyniki się w miarę zgadzają tam w zależności od ambicji danego klubu pod względem sportowym. No tylko na to wszystko jest potrzebna baza, tutaj nie ma żadnego ośrodka, a szczerze mówiąc w naszej lidze nie widzę innej opcji na rentowność klubu niż po prostu produkcja wychowanków. Tylko by to potrwało, to nie może być cykl co wybory samorządowe i tak dalej, tylko musi to być właśnie jakaś dłuższa perspektywa, strategia realizowana niezależnie od tego, kto będzie w Radzie i kto będzie rządził samym klubem. Tyle, dzięki. Dzięki za twój głos. No na pewno tym jednym z elementów do poprawy i do takiej stabilizacji i też dłuższego planu musi być prywatyzacja klubu, na którą myślę, że kibice oczekują i na którą czekają. Ale liczę, że to jest mało realne. No zobaczymy, no będziemy czekać teraz na rozwój sytuacji, w jakim to kierunku będzie szło. A to był 141 odcinek Sektora Śląska, w którym podsumowaliśmy sobie mecz z Zagłębiem Lubin. Dziękuję bardzo
moim gościom, wszystkim słuchaczom i przede wszystkim kolegom redakcyjnym, czyli Adamowi Mokrzyckiemu. Dziękuję i do następnych odcinków. Trzymajcie się. No a także Szymonowi będzie. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak, a dzisiejszą audycję poprowadziłem ja, czyli Marcin Sapuń. Słyszymy się już w następny poniedziałek, tuż po meczu z Górnikiem Zabrze. Dodam jeszcze tylko od siebie na sam koniec, że cały odcinek Sektora Śląska będziecie mogli odłączyć też i obejrzeć go, podsłuchać sobie na naszym kanale YouTube'owym. I tak jak wspominałem, słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w lepszych nastrojach. Hej Śląsk! To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska.